Grudziądzka Abisynia, jak zwykło się w naszym mieście nazywać rząd stojących budynków przy ulicy Lotniczej, powoli znika z powierzchni ziemi. Na wspomnianym terenie rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Obecnie rozpoczęliśmy ich rozbiórkę. Rozbiórkę budynku numer 15 oraz numer 17. Wykonawcą robót jest firma pana Leszka Porazika z Grudziądza, która została wyłoniona w postępowaniu o zapytanie o cenę. Prace rozbiórkowe podzielone zostały na poszczególne etapy. Znamy już ich zakres. Wyburzenie obiektów, wywóz i utylizacja odpadów budowlanych oraz uporządkowanie terenu z uzupełnieniem ziemi i obsianiem trawy. Jest już kilka pomysłów na to, co mogłoby zastąpić rozbierane budynki przy ulicy Lotniczej. Planowana jest zabudowa z lokalami komunalnymi oraz parking na samochody osobowe. Jednak uzależnione to jest od wydania przez organ architektoniczno-budowlany warunków zabudowy. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ma już także plan działania do innego podobnego osiedla, które usadowione jest na terenie Wielkich Lnisk. Planowana jest również rozbudowa tamtego miejsca o jeden budynek socjalny. Powstałby on na terenie Wielkich Lnisk, ale to w latach najbliższych. Podczas prac rozbiórkowych z pewnymi trudnościami muszą się liczyć mieszkańcy budynków socjalnych, które usytuowane są za dawną Abisynią. Hałasy, jakie będą, ponieważ będzie to rozbiórka sprzętem mechanicznym, na pewno będzie powodowała pewne utrudnienia dla mieszkańców nowego obiektu. Ale to będzie czas krótki. Termin realizacji prac opiewa na koniec sierpnia. Koszt to niespełna 70 tysięcy złotych.